Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Michał, a was chciałbym zaprosić już na ostatni odcinek Zagrajmy w Szalone Przygody Kaczora Donalda. I nie wiem jak teraz mnie będzie widać, ponieważ dawno nie nagrywałem. Ostatni raz kiedy nagrywałem to ten dzień, a dzisiaj w chwili kiedy to nagrywam jest 13 marca. Troszkę czasu minęło od ostatniego nagrania i pamiętam, że ostatnim razem robiliśmy świat Magic in a Spell, gdzie dostałem totalne wciry i nie udało nam się przejść ostatniego poziomu, w sensie tego bonusowego, piątego poziomu, więc idziemy teraz porozmawiać sobie z Chyziem, żeby nas dopuścił do portalu z tym poziomem. Poziom nazywa się Underhanded, więc bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy. No i widzę, że na samym początku będzie nas wielka, ogromna łapa gonić, tak więc moi drodzy, że tak powiem, będzie grubo, będzie się kurcze pieczone działo, no nie? Mam nadzieję, że ta łapa nas nie dogoni. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale czy czasem w wersji na PlayStation 2 nie było tak, że przez całą grę w tych poziomach ucieczkowych goniła was ta ręka? Tak mi się przynajmniej wydaje, że chyba ta ręka goniła przez wszystkie te poziomy ucieczkowe w wersji na PlayStation 2. Ale mogę się mylić, bo ja dawno grałem w wersji na PS2. Ostatni raz grałem, kiedy Let's Play robiłem, czyli kurde, no kawał czasu temu. No ale co do samego poziomu, no to jak to poziomy ucieczkowe, jest bardzo dobrze zrobiony, no nie? No i dłoń została porażona prądem, tak więc sayonara, adios muchachos. W ten otoż sposób udało nam się odblokować kolejny kostium. Tak, widać go nawet. Patrzcie, wejdziemy sobie do tej maszyny i sobie go wybierzemy. Patrzcie teraz, jaki elegancki jest ten Kaczor Donald. Normalnie on wygląda jak Scrooge McQuatch. Ale dobra, moi drodzy. Żarty na bok, wszystko fajnie, pięknie. Czas wejść do ostatniego poziomu, czyli do świątyni Merloka, może to tak ujmę. Temple Entrance. Let's go. Zobaczymy, jak ten poziom będzie się prezentować. No. Zaczyna się niewinnie ten poziom, muszę to przyznać, ale to myślę, że każdy poziom w Kaczorze Donaldzie się tak zaczyna. O, i mamy te oczyska z Raymana dwójki, te gałki oczne, co skakały sobie, pamiętacie je? Mam przynajmniej taką nadzieję, że pamiętacie. Szczerze, pod względem soundtracku to w wersji na PS1 leci tutaj, tak jak w każdym innym poziomie, ten sam soundtrack. I mogę tylko od siebie powiedzieć, że soundtrack z Playaka jedynki jest jak najbardziej spoko, ale nie będę ukrywał, że soundtrack pecetowo-dreamcastowy wydaje mi się, że jest lepszy. No i tutaj akurat żadne zaskoczenie. Zabawką w tym świecie są samolociki, wszystko się jak najbardziej zgadza. Tutaj nie ma żadnych udziwnień. I patrzcie, jak szybko mamy ten orba. Widzicie to? Zupełnie tak jakby gra już chciała nam zasugerować, że ej, no nie szukaj go tam w sumie na końcu. Jest on tutaj i tyle w temacie jakby, co nie? Dajcie oczywiście znać w sekcji komentarzy, jak wam podoba się ten poziom, jakie macie z nim wspomnienia, bo jestem bardzo ciekaw. No i niestety daliśmy ciała i tutaj ponownie daliśmy ciała, bo Kaczor jest teraz zdenerwowany. Ale no trudno, no trzeba jakoś to przeżyć. Ja osobiście z tym poziomem mam wspomnienia takie, że nigdy mi on jakiegoś szczególnie problemu nie sprawiał. Oczywiście podczas nagrywania to zwykle poziomy, które nigdy mi nie sprawiają problemu, zaczynają mi sprawiać problem, ale myślę, że to każdy zagrajmer ma coś podobnego. Myślę, że wielu z nas ma coś podobnego. Tak zwaną klątwę zagrajmerską. No i ostatni samolocik już jest, więc teraz możemy kierować się do wyjścia. No, pięknie tutaj został ominięty ten paszczur jeden. Artifact Way. Teraz jestem ciekaw, czy to jest poziom 2D, czy poziom 3D, bo ja zupełnie nie pamiętam. A nie, jest to poziom 3D, dobra, czyli jest wszystko git. Bałem się, że ja wbiłem w poziom 2D, ale ja cały czas zapominam, że wszystkie poziomy 3D są po jednej stronie, wszystkie poziomy 2D są po drugiej stronie, co nie? Ten poziom, szczerze powiedziawszy, mam najmniej wspomnień z tym poziomem, a to za sprawą tego, że nie bardzo pamiętam tego poziomu, w sensie inaczej, ten poziom sam w sobie pamiętam, jest on naprawdę bardzo ładny, chociażby pod względem tej wylewającej się lawy ze ścian, czy chociażby tych oczu ponownie z Raymana dwójki, które nas prześladują w Kaczorze Donaldzie, tak to niezbyt pamiętam ten poziom.
Coś mi przez mgłę prześwituje, ale nie wiem, w którym kościele to dzwoni, prawdę mówiąc. Myk! Myk! I cyk! I cyk! Jezu, matko bosko, co ja zrobiłem najlepszego? Jezu! To nietrafienie w portal było naprawdę, uwierzcie mi, takim totalnym przegrywem, że Jezus Maria, to tylko ja potrafię takie rzeczy robić i to jeszcze godzinę po wstaniu, więc widać, że mój mózg jeszcze kurde nie kontaktuje. Mózg! Budzimy się! Tym razem poziom 2D, żadne zaskoczenie, w końcu musimy też i te poziomy zrobić. Ale muszę przyznać, że całkiem troszkę dziwnie się czuję z tym, że Kaczor Donald w wersji na PS1 w świecie Berloka nosi ten kostium, bo ja cały czas będę upierał się swojego, że w wersji na PC to na PC-cie i na Dreamcastie lepiej to zostało zrobione, że jednak w świecie Merloka Donald nosi... No piżamę! No co tu można więcej powiedzieć? Kurde, halo! Nie! No co to miało być? Czemu tak od razu nie zrobiłem? Zaraz 50 żyć mamy, proszę państwa. Chyba zaraz będzie rekordzik. Rekordzik będzie! Ło! Orb! Samolocik też mamy. I checkpoint! I 50 życie! No i ostatni samolocik jest nasz! Ostatni poziom 2D, Milky Way, chyba tak ten poziom się nazywał, o ile mnie pamięć nie myli. Nie różni się on zbytnio niczym od wersji PC-towo-Dreamcastowej. Jedyne czym się różni to, że to jest na PlayStation 1 i są ograniczenia sprzętowe, ale to jest jedyna tak naprawdę zmiana, jaka nam tutaj towarzyszy. Mamy pierwszy samolocik. Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, której wy nie zrobiliście, a warto byłoby, gdybyście zrobili. Jeżeli wam się ten odcinek spodoba, nie zapomnijcie go ocenić w postaci łapki w górę, a jeżeli się nie spodoba, łapko w dół, uzasadnijcie w sekcji komentarzy dlaczego. I nowe osoby zapraszam do zasubskrybowania kanału oraz kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Pyk! Myk! Ostatni samolocik już jest nasz. Tym samym zdobyliśmy ostatnią zabawkę w całej grze. Teraz tylko możemy kierować się do exitu. Exit jest jak na zawołanie, proszę państwa. Dobra, suwaj dupę. Odblokuj mi piąty poziom. Let's go. Lecimy z koksem i przed bossem ostatnim zrobimy sobie szybkie czyszczenie poziomów, żeby już mieć wtedy ostatniego bossa i wszystko zaliczone. Co nas tym razem będzie ścigać? O, patrzcie kurde co nas ściga. Jakiś wielki barakas kurcze pieczone. Czy to jest bęben? Co to kurde jest? Co to nas w ogóle ściga? Chociaż trochę to wygląda z daleka jak barakas, nie żeby coś. Jeszcze tutaj oczyska do gry wchodzą. Ho, proszę państwa. Ale mamy tutaj godnych przeciwników. Ło, ale mamy tutaj ładną zmianę. Tak jakbyśmy wrócili na ląd z powrotem. To był cały poziom. Naprawdę to był cały poziom. Poważnie. Wrócimy, kiedy będę miał tutaj wszędzie niebieskie kolorki w tych okręgach. Dla was to będzie jedno cięcie, dla mnie przynajmniej z jakieś 10 minut roboty. Sayonara. No dobrze, moi drodzy, mamy już wszystkie poziomy zaliczone, więc teraz zobaczmy, czy odblokuje nam się ten ostatni kostium, czy będziemy musieli serio z Merlokiem zawalczyć. Yes, mamy go, patrzcie na to. Dokładnie ten. Teraz Donald to będzie Indiana Jones normalnie, kurde. Znaczy już jest Indiana Jones, ale wiecie o co chodzi, co nie? Dobra, słuchajcie. Lecimy na ostatnią walkę z Merlokiem. Tylko najpierw sobie zapiszmy grę. 110%! O kurde! Dobra, let's go! Idziemy ci kopać dupę, ty kurde. Śmieciu jeden. Donald, I have been waiting for you. What? Daisy? Do not be afraid. He's hanging around somewhere. Unfortunately, you'll never be able to see her. Bardzo mocne wejście bossa, muszę przyznać, kurde. No ale tak jak widzicie, względem wersji na PlayStation, znaczy w wersji Dreamcastowo-PC-towej, konfrontacja z Merlokiem bardzo mocno się różni w porównaniu do wersji PC-towo-Dreamcastowej, ponieważ w wersji PC-towo-Dreamcastowo-Nintendo 64 było coś takiego, że jednak... O kurde, zapominam o tym!
Było coś takiego, że on nas ścigał i on przybierał różne formy, że wiecie, on raz był tam smokiem, raz był jakimś takim innym stworzeniem. No i trzeba było właśnie wycelować w ten jego śmieszny amulet. To był cały boss, moi drodzy. To był ostatni boss. To był Merlock. Tak, moi drodzy. Merlock chciał podbić świat maszyną do czekoladowego popcornu. Wy to rozumiecie? Bo ja kompletnie tego nie rozumiem. Ale tak, moi drodzy, to były szalone przygody Kaczora Donalda na PlayStation 1. Odświeżony let's play sprzed bardzo, bardzo, bardzo dawna. Jeśli wam się on spodobał, to bardzo się cieszę z tego tytułu. Jeśli wam się nie spodobał, no to trudno. Rozumiem, nie każdemu musi się spodobać. Mam nadzieję, że inne let's playe na tym kanale będą się wam podobać. I co tu mogę więcej powiedzieć? Dla osób, które będą chciały zaczynać swoją zagrajmerską przygodę, mam małą radę. Jeśli chcecie zacząć od jakiejś gry, zacznijcie od tej. Niekoniecznie od wersji na PS1, możecie zacząć od wersji na PC-ta, Nintendo 64, Dreamcasta i wiele, wiele, wiele innych, bo myślę, że te handheldowe wersje pokroju Game Boy Advance i Color są też krótkimi grami. Ale serdecznie polecam zacząć od tej gry, bo jest to krótka gra, a myślę, że jak na pierwszy let's play byłaby ona idealna. Dla osób oczywiście początkujących. Ja z tego miejsca będę się z wami żegnał. Nie będę się powtarzał. Widzimy się w kolejnym z 7 ostatnich let's play już. Ponieważ już mamy 2 za sobą. Co będzie następne? Przekonacie się. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!